Pięć powodów, dla których ogórki gorzknieją. Jak to naprawić? Ogórki mogą mieć nieprzyjemny, gorzki smak z wielu powodów. Mogą one w ogrodzie wyglądać idealnie, więc człowiek nigdy nie zgadnie, jaki jest ich smak, dopóki nie spróbuje. Niepoprawne podlewanie. Ze względu na niewłaściwe podlewanie ogórków, warzywo wydziela nadmiar substancji, znane jako kurbitacyny, co daje gorzki smak. Kukurbitacyny gromadzą się przede wszystkim w liściach i łodygach rośliny, dlatego w ogórku będzie ich najwięcej od ciemniejszej strony, ponieważ tym końcem wyrasta on z łodygi. W czasie upałów rośliny te muszą być podlewane codziennie. Najlepiej robić to wcześnie rano. W prawym górnym rogu znajdą Państwo link, dlaczego powinniśmy podlewać je tylko wczesnym rankiem. Pod każdą roślinę musimy wylać 10 litrów wody. Jeśli temperatura w ogrodzie osiągnie więcej niż 35 stopni Celsjusza, konieczne jest podwyższenie normy podlewania do 15 litrów na krzak. Podlewać należy tylko ciepłą wodą, tak około 20-22 stopnie Celsjusza. Zimna woda może powodować gorzknięcie ogórków. Upał. W przeciwieństwie do innych warzyw, bezpośrednie nasłonecznienie jest dla nich szkodliwe. W takich warunkach rośliny zaczynają również gromadzić kukurbitacynę. W przypadku ogórków wystarczy 4 do 5 dni z rzędu palącego słońca, aby pojawił się gorzki smak. Silne zacienienie. Potrzebują one rozproszonego światła, ale nie cienia. W pełnym cieniu nie będą rodzić albo dadzą nam niewielką ilość gorzkich ogórków. Słaba jakość gleby i brak dokarmiania. Często ogórki są gorzkie z powodu niewystarczającej ilości składników odżywczych. Jeśli dostają je, ale w niewystarczającej ilości, ogórki również zaczynają gorzknieć. Im mniej składników odżywczych, tym gorszy jest ich smak. Nieterminowe zbiory owoców. Ogórki powinny być gotowe do zbioru po 50-70 dniach od wysadzenia. Musimy je zbierać kilka razy w tygodniu, ponieważ gdy rosną zbyt duże, smak owoców staje się coraz gorszy. Jak usunąć gorycz? Jeśli stanie się tak, że plony są gorzkie, nie należy panikować, tylko starać się poprawić tę sytuację. Jak to zrobić? Powinniśmy namoczyć gorzkie owoce na 12 godzin w zimnej wodzie, tak aby wypłukać te kukurbitacyny z ogórków. Możemy również proces ten znacznie przyspieszyć. Wystarczy namoczyć je przez 6 godzin w lekko osolonej wodzie, czyli bierzemy 2 łyżki stołowe soli, którą rozpuszczamy w 10 litrach wody. Jest to jednak jeden ze sposobów, aby nasze ogórki nadawały się do konsumpcji. W najbliższym czasie przygotuję Państwu jeszcze inne informacje na ten temat.